Stacja IT. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stacja IT z tej strony Łukasz Kobyliński, A moim gościem dzisiaj jest Mat Rasymczuk. Cześć, Mat. Cześć, bardzo miło. Dzisiaj rozmawiamy o edukacji przyszłości, o tym, jak będziemy się kształcić za chwilę albo za parę lat. Nie, może na, na początek parę słów o, o tobie, Matt. Jesteś trenerem, ale zajmujesz się też kwestiami e, trenowania nie, astronautów. No ale najlepiej e, sam powiedz więcej, bo jesteś człowiekiem wielu pasji. No, najważniejsze to to, że jestem trenerem Sages. Ja bardzo lubię szkolić, miałem różne przygody, różne projekty, natomiast ciągle wracam do tego szkolenia, bo sprawia mi to ogromną przyjemność właśnie widzieć, jak, jak ludzie zapalają pasją do IT, do programowania na każdym poziomie, tak? czy to na początkowym, czy późniejszych. Poza tymi rzeczami związanymi z samym IT, które, które prowadzę tutaj dla Sagesa, to też zajmuje się tematami związanymi z szkoleniem kandydatów na astronautów. Zgadza się. Ja bardziej od strony takiej operacyjnej, tudzież inżynierskiej. Moja partnerka od strony naukowej. Razem stworzyliśmy taką bazę po powrocie z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tu w Polsce, gdzie staramy się rozwijać, tu na naszym gruncie właśnie przyszłość tego, jak, będzie jak będą wyglądały loty kosmiczne. Także zobaczymy. Na razie powoli do przodu. Dla tych, którzy by chcieli zobaczyć Mata właśnie w środowisku bardziej kosmicznym, to jeden z wcześniejszych podcastów był nagrywany właśnie w Kielcach na, 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 na targach, na konferencji, tak właśnie z, związanej z, z astronautyką, więc, więc to zapraszamy do, do wysłuchania i obejrzenia. A dzisiaj mamy mówić o, o edukacji, no astronautów pewnie też, ale może się bardziej skupimy na, na IT, to może zacznijmy od takiego tematu, jak, jak Ty na to patrzysz w ciągu ostatnich tutaj lat, ostatnich dwóch lat, kiedy właśnie pojawiła się no, pandemia, że ty zamknęli się w domach i, i ten klasyczny model szkolenia... Mm, na sali, tak? gdzie, gdzie tam wszyscy blisko siebie siedzimy nie, i, i, i się uczymy, No musiał się zmienić no, tak samo jak się zmienił w szkołach czy, 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 czy na studiach. Jak ty na to patrzysz, jakie, czy, czy, czy tu, jakie tu widzisz, właśnie zmiany, które musiały zajść od, od tamtej pory, żeby to nadal było efektywne? Wiesz co, rzeczywiście pozmieniała się. Dość dużo szkoleń już przeprowadziłem, bo niedawno właśnie jak podliczyłem, to wyszło mi 1150 coś dniówek szkoleniowych, także to jest no, dużo 25,5 tysiąca inżynierów, tak jak to też podsumowałem, bo ja robię takie estymaty, to jest taka mniej więcej liczba, natomiast wydaje mi się, że coś już wiem, a dużą część z tych szkoleń. Przeprowadziłem zdalnie, znaczy w ostatnim okresie to w sumie wszystkie zdalnie przez dwa lata, poza jednym szkoleniem, które gdzie klient wyraźnie chciał, to muszę Wam powiedzieć, że się bardzo, bardzo dużo się pozmieniało. Generalnie na samym początku była taka trochę niechęć do szkoleń zdalnych, ale wszyscy w nie zostali wrzuceni. Może wynikało to z tego, że nie było jeszcze stworzonych tych mechanizmów, trenerzy też nie byli do tego przekonani albo, albo nie umieli jeszcze prowadzić szkoleń zdalnie. Bardzo tutaj z trenerami SEGES wpadliśmy na taki bardzo fajny pomysł, żeby wykorzystać spreadsheet'y Googlowe do tego, żeby móc prowadzić efektywnie komunikację z, z uczestnikami tych zajęć, tak żeby na bieżąco widzieć postęp. Ta koncepcja bardzo mocno wyewoluowała później i to widać mocno w organizacji całego szkolenia. Miałem teraz nawet w weekend takie szkolenie, gdzie miałem 19 osób i byłem w stanie koordynować grupę. I szczerze to jest coś niesamowitego, ponieważ nawet jak wcześniej na sali były takie szkolenia duże, to trenerowi też to sprawiało bardzo duże problemy, żeby koordynować tą grupę. Natomiast te mechanizmy, które wyrobiliśmy przez to, że te szkolenia są teraz zdalnie, na pewno, jeżeli to wszystko wróci do normal, na pewno nam się przydadzą. Stałem się fanem szkoleń zdalnych. Nie sądziłem, że, że będę to lubił. Można więcej pokazać, o, o dziwo. Te wszystkie rzeczy, jak się dobrze to zorganizuje, to wydaje mi się, że te szkolenia są niesamowicie efektywne. Czasami, chyba nawet bardziej niż takie zwykłe, chociaż te zwykłe mają to, że przenoszą pewne emocje, których w ten sposób elektroniczny nie zrobimy. Więc to jest takie pół na pół. Tu jesteśmy w stanie więcej przekazać, pokazać pewne interaktywne aspekty, jak to wszystko jest dobrze zrobione. Od choćby rysowanie po ekranie, udostępnij mi swój ekran, to Ci pokażę. Wszyscy widzą, jak to mniej więcej wygląda. Ja też mogę na przykładzie kursantów pokazywać innym pewne rzeczy. Gdzieś, gdzie kiedyś nie byliśmy w to podłączeni i w sumie mogłem tylko pokazywać to ze swojej strony. Ktoś miał problem, to podchodziłem do niego i, i pojedynczym osobom tylko mówiłem... Pozostała część sali tak naprawdę wykonywała swoje i bardzo często te same pytania zadawali. Także wydaje mi się, że optymalizacja czasu co na pewno możliwość właśnie tej, tej komunikacji, z, z, połączenia się z różnych miejsc. Po tym inicjalnym, właśnie problemie organizacyjnym jak to wszystko zostało zrobione, to teraz to już wyśmienicie działa. Mhm. No właśnie, na, na początku tam wszyscy się tego bali i, i w zasadzie i trenerzy i, i uczestnicy i część trenerów się w ogóle wstrzymywała od prowadzenia szkoleń, no bo jak to nie będę widzieć tych ludzi na żywo, nie będę widzieć czy oni słuchają, czy, czy jakie tam emocje wyrażają i tak dalej. Uczestnicy też się bali, no potem nas to wszystko zmusiło, sytuacja, że, że jednak trzeba było prowadzić w ten sposób szkolenia i okazało że się, okazało się że się da, no i tak jak mówisz, no są, są jakieś właśnie też, też fajne rzeczy, których kiedyś nie można było robić, tak, znaczy no właśnie to to pokazywanie znaczy, rozwiązywanie problemu jednego uczestnika, tak, żeby wszyscy inni to widzieli, to rzeczywiście jest coś, co, co kiedyś było, było dużo trudniejsze. A czy są jakieś takie elementy, które uważasz, że, że są właśnie nadal, no jakby trzeba się postarać, żeby, żeby, żeby przejść jakieś, jakieś, jakieś problemy właśnie z takim zdalnym uczeniem? Jest. Największym problemem zawsze są firewall i konfiguracja komputerów użytkowników. Widzę, że się śmiejesz, bo pewnie też na Twoich szkoleniach, czy, czy jak spotykasz ludzi. To też pewnie mają tego typu problemy. Generalnie konfiguracja każdego z naszych komputerów jest inna. Systemy te wideokonferencji różnie działają. Czasami zdarza się, no teraz już nie, ale na samym początku tych wszystkich, że o 16:30 to zoom. Padał na przykład. Google Meet jeszcze nie był na tyle zrzeły, żeby móc w pełni prowadzić te wszystkie szkolenia. Alternatywy w sumie nie za bardzo było. Różnie to bywało. Natomiast generalnie, teraz już jest dużo, dużo lepiej pod, te, pod tym względem. To wszystko naprawdę dużo fajniej działa pod względem technicznym. GitHub bez GitHuba to w ogóle nie rozpoczynam szkoleń, tak? jeżeli mówimy tu o programistycznych szkoleniach. Pierwszą, pierwszą taką 30-40 minut, czasami trochę więcej, robimy setup i to, tego się nauczyłem, że nie można tego przeskoczyć, to niestety musi być wliczone w szkolenie, natomiast jak szkolenie jest pięciodniowe, to nie szkoda tego, jakby, bo to procentuje później przez wszystkie kolejne dni, gorzej jest jak szkolenie jest jednodniowe, Dlatego staramy się to bardzo szybko zrobić. Setup środowiska GitHub, połączenie konta, swojego IDE, ściągnięcie. Ja mam wszystko takie przygotowane w takich template'owych repozytoriach. Oni sobie ściągają, tam już mają wszystkie zadania. Żadnego kopiowania z zadań z materiału ze strony. To wszystko jest w jednym repo, które dostają i pracujemy na jednym repozytorium, takim na jednym branch'u. Tam tu głównie trzeba jeszcze trochę nauczyć tego rebase'a, jak to robić, po co i jak to mniej więcej wygląda. Więc od strony technicznej, jeżeli chodzi o od strony takiej samego prowadzenia szkoleń, wydaje mi się, że bardzo fajnie tutaj też materiały się pozmieniały. Kiedyś to były jakieś książeczki, które wydawaliśmy, teraz to są dużo bardziej urozmaicone z różnego rodzaju interaktywnością, można filmy. Ja mam wszystkie materiały w postaci takiej strony internetowej, która, która jest ogólnie dostępna i zachęcam wszystkich do korzystania. I wydaje mi się, że te szkolenia nabrały dużo większej dojrzałości. To jest coś niesamowitego i fajnego, właśnie. Tu, że są problemy z setupem środowiska, z konfiguracją firewalli, konfiguracją VPN-ów, a temu nie pozwalają na GitHuba, a ten ma zablokowane Google Docsy i nie możemy to zrobić. Natomiast na samym końcu wypracowujemy właśnie takie rozwiązania. Na przykład kiedyś wszyscy mieliśmy instalki tak zwane, czyli zestaw oprogramowania, które kursant musiał mieć, żeby móc uczestniczyć w szkoleniu. W tej chwili ja wszystko robię w Amazonie. Stawiam dla każdego uczestnika maszynę w Amazonie, dla siebie również każdy z nas ma dokładnie identyczne środowisko. Jedyny problem jest tylko taki, że ktoś musi się po SSH połączyć do maszyny. Jak to zrobi, to wiem, że całe szkolenie będzie bezbłędnie, tak? Jeżeli u jednego będzie jakiś błąd, to będzie u nas wszystkich. Jeżeli ja, ja mogę na swojej maszynie to samo rozwiązać, bo on będzie miał dokładnie to samo. To było kiedyś, tak, tak to nie wyglądało. Każdy pracował ze swojego komputera, ten miał Windowsa, ten miał Linuxa, a ten miał starą dyspozycję Linuxa, której nie wolno dotykać, bo, bo działa. I, I zdecydowanie to było gorzej. Teraz poszło mega do przodu. No tak, znaczy można było korzystać z jakiejś wirtualizacji, ale to też dodatkowy problem, że trzeba tam dystrybuować te, te maszyny i tak dalej, więc tutaj przejście całkowicie na, na, na online pewne rzeczy jakoś tam i wymusiło i uprościło. Nie, no tutaj mówisz właśnie o, o wielu narzędziach, z których korzystasz, czy, czy, czy uważasz w związku z tym, że właśnie od strony trenera. No pojawiły się jakieś nowe elementy, które, których ten trener musi się nauczyć, żeby takie szkolenie dobrze przeprowadzić. W sensie, no, tak jak tutaj w takim klasycznym modelu, no to się zwykle uczyło, jak generalnie uczyć, jak jakieś tam elementy powiedzmy aktorskie, czy, czy, czy współpracy właśnie takiej z ludźmi na, na sali były ważne. W tej chwili jakiś chyba też nowy zakres, umiejętności musi tutaj się pojawić, żeby, żeby takie szkolenie rzeczywiście dobrze, dobrze poszło. Oprawiam? Jak najbardziej. Powiem Ci z takich ciekawych i śmiesznych rzeczy. Kiedyś, na, jak się chodziło na konferencje programistyczne, to zawsze zawsze się pojawił któryś z prelegentów, który był trochę bardziej odważny niż pozostali i mówił, że on będzie live kodował. I trochę się, pół żartem, pół serio, mówił, że bogowie, bogowie live codingu, bądźcie dla mnie miłosierni. I, I to wychodziło albo nie wychodziło. Ja live koduję przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, a czasami mam jeszcze weekendowe szkolenia i powiem Ci, że to się da nauczyć, w moim przypadku doszła jeszcze konieczność równoległego robienia notatek i pisania kodu, demonstracji, przekazywania myśli, yy, przekazywania w tym kawałku kodu, który live koduje jednej rzeczy naraz. To jest niesamowicie trudne. I to zajęło parę lat w swoich materiałach, żeby dojść do takiego momentu, żeby listingi kodu przekazywały tylko jeden konkretny aspekt, który chcę wytłumaczyć. To jest trudne, ale naprawdę, jak poczytacie sobie blogposty i tak dalej, w każdym blogpostie jest a tu widzimy to, a tu widzimy to, a tu widzimy... Tak, ludzie się tak nie uczą. Jeden element naraz. Dużo krótsza pętla. Kiedyś mówiliśmy trochę teorii, później były jakieś zadania i tak dalej. Teraz pokazujemy kod, rzucamy ludzi, ludzie coś robią, robią zadania, omawiamy zadania, robią dalej. Jest zupełnie zmieniony sposób sposób nauki. I to jest niesamowite, bo możemy z tym eksperymentować. Ja bardzo lubię eksperymentować. Każde swoje szkolenie staram się coś zaupgrade'ować, żeby było lepiej. Niedawno zacząłem robić właśnie te real-time'owe notatki, które są już pisane w restructure text. To jest takie coś podobnego do, do Markdown'a, tylko świetnie współpracuje z Pythonem i można listingi kodu tak pokazywać. Wszystko i generalnie ludzie dostają notatki zrobione przeze mnie, sami sobie też mogą prowadzić oczywiście. To wszystko jest robione na GitHubie, więc momentalnie komituję, bo już mają notatki, mogą je wykorzystać do, do zadań, które mają i zacząłem eksperymentować w taki sposób, że wykładam im taką absolutnie minimalną, minimalny element, daję im zadania. Oni próbują wykorzystać to, co przed sekundą się nauczyli w prostych zadaniach. Za chwilę sobie omawiamy i robimy dużo trudniejsze zadania. To jest coś, czego wcześniej. Zupełnie nie robiliśmy, był zupełnie inny sposób prowadzenia tego wszystkiego i jeżeli chodzi o narzędzia, którymi człowiek musiał się zacząć uczyć albo posługiwać, no to na pewno tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, no ten AWS czy, czy jakiś inny provider cloudowy, który potrafi spawnować maszynę tak, na, na, na potrzebę do tego, żeby móc prowadzić takie infrastrukturalne szkolenia. Robienie Notatek, restructure czy tekst po prostu dobra, naprawdę dobra współpraca z IDE I, i to, żeby IDE nas wspierało w tych procesach, bo było to, no, było to ważne do tego, żeby, żeby te szkolenia były. No i jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, chociaż widzę, że nie wszyscy tego ogarniają. ZUMA trzeba ogarniać, to jest też ważna sprawa. I rozwiązywać takie problemy trochę ludzi. Na przykład ktoś mi mówi, że u niego coś się nie pojawia na ekranie, albo że ma przycięty ekran. I takie instruowanie przez tego Zuma, jakby, no, takiego. Próba Trzeba wyobrażenia sobie, gdzie ten człowiek jest, tak, w którym się miejscu, się po domyślenia stronie, się, co, co sobie tam dzieje i jak on ma udostępnić ekran. Bo jak już udostępni ekran, mogę go za rękę przeprowadzić, narysować mu na ekranie: Słuchaj, tu kliknij, tu zrób to, coś kliknij, i tak dalej. Ale a, jeszcze jest kilka kroków wcześniej, o których ludzie często zapominają, i, i właśnie takiego y, chyba najważniejsze w tych szkoleniach zdalnych jest taka umiejętność przestrzennego wyobrażenia sobie, gdzie ta druga osoba może być. Przy dziesiątkach różnych rozwiązań technologicznych, systemowych, które z którymi klienci przychodzą na szkolenia. Hmm. Okej, okay, no to właśnie dzisiaj mamy mówić o, o, o edukacji. Hmm, hmm przyszłości, edukacji jeszcze lepszej niż, niż jest dzisiaj? Jak, jak uważasz, no właśnie w takiej sytuacji, w której nadal te kontakty jeszcze bezpośrednio są, są ograniczone, no może za chwilę to, to wszystko jakoś tam wróci do normy, no ale niemniej jaki, jaki rodzaj właśnie takiej nauki będzie najbardziej efektywny, czy, czy właśnie Taka pełna zdalność, czy, czy jednak powrót na salę, czy właśnie jakieś wykorzystanie tutaj tych, tych doświadczeń właśnie z, z nauki zdalnej, nawet jeśli będziemy na sali, a może będziemy trochę tu, trochę tu. W sensie, co, co, co według Ciebie jest takim naj, najciekawszym połączeniem właśnie tutaj tych, tych wszystkich doświadczeń, żeby rzeczywiście to nauczanie było efektywne i, i jakby może uczestnicy mogli z tego jak najwięcej wy, wyciągnąć? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest coś, co przez przypadek odkryliśmy um, w czy znaczy, oczywiście nie, 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 nie mówię, że to byliśmy pierwsi na świecie, natomiast wydaje mi się, że właśnie tak zwany blended learning to będzie coś, co jest takim tematem, który niekwestionowanie będzie przyszłością całej edukacji. Już spieszę się z wytłumaczeniem i uzasadnieniem swoich słów. Um, Podczas szkoleń zaczęliśmy oczywiście, nastała pandemia, trzeba było wymyślić, stworzyć nasze kursy learningowe, sami się uczyliśmy też jak, jak zrobić kursy learningowe, no się troszeczkę różnią jednak od tych wszystkich aspektów od takiego zwykłego szkolenia choćby z samym przygotowaniem tym że lekcje muszą być perfekcyjne innym sposobem interakcji w ogóle takim troszeczkę bardziej monologiem łącząc z live codingiem przewidzeniem problemów które ludzie mogą mieć i żeby przy okazji demonstracji pewnego rozwiązania przy okazji powiedzieć że słuchajcie bo tu możecie mieć jeszcze problem z tym z tamtym czyli takiej trochę przewidywalności trenera natomiast blended learning jest czymś co, co nagle się pojawiło, przynajmniej w naszym tutaj działaniu i wydaje mi się, że to jest bardzo fajna rzecz. Na czym to polega? Generalnie są nagrania e-learningowe dotyczące teorii. I Każdy, jak przychodzi na kurs, wie, że ta najnudniejsza część jakby tego całego szkolenia to jest to, gdzie trener opowiada jakby te teoretyczne rzeczy. Można to spróbować... Wyeliminować na kursach. Natomiast sama praktyka bez teorii jest czasami po prostu brakuje tych pewnych e, tych aparatów. No to zaczęliśmy kombinować, może trochę mniej opowiadać, może trochę więcej teorii, hands on experience, pokazywać przykłady. Natomiast jednak ludzie potrzebują też mieć uzasadnienie pewnych elementów, dlaczego tak się to robi, jak, jak to się robi, nie tylko wykonaj to polecenie i, i będzie działać. E, I Blended Learning jest takim miejscem, gdzie Tą teorię można odbyć przed przyjściem na kurs. W dowolnym dla siebie gotowym momencie, czy do, w momencie, kiedy, kiedy jest człowiek wolny, wieczorem, czy na spokojnie, czy pół godzinki dziennie, e, można sobie rozłożyć pewien prework, e, taki materiał. E, po to, żeby móc się nauczyć, przyswoić to, i tu jest niesamowita rzecz. Jeżeli czegoś nie pojemiemy, możemy się cofnąć. To jest coś, czego nie możemy zrobić na normalnym szkoleniu. Czyli możemy po prostu wcisnąć spację, cofnąć się troszeczkę i puścić jeszcze raz. Dobra, nie zrozumiałem tego. Możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Możemy wcisnąć spację, otworzyć swoją ulubioną wyszukiwarkę internetową, wpisać. Ten problem i zobaczyć go z pięciu różnych innych perspektyw, zobaczyć co tam piszą na Stack Overflow i innych serwisach i dowiedzieć się albo zobaczyć inne przykłady. Oczywiście, też jeżeli trener udostępnia materiały, no to mamy jeszcze lepiej, bo poza samym wideo możemy zobaczyć, porównać to z innymi przykładami kodu, jak to mniej więcej wygląda. No i jak to idziemy już sobie do końca tego rozdziału, wykonujemy zadania. Po czym spotykamy się na przykład w weekend, ja prowadzę właśnie takie grupy weekendowe, yy, spotykam się z grupą i już na, w, na uczonych osobach, ale jeszcze bez praktyki, robimy właśnie tą praktykę. I to jest niesamowite, bo ja nie muszę jeszcze raz powtarzać tej teorii, którą zawsze trzeba powtórzyć w taki sam sposób. Mogę ją dopracować tak, tak the best of the best. Ten, ten kurs. I learningowe to wideo. Ono może być super dopieszczone, natomiast tak naprawdę problemy wychodzą w tej części praktycznej. A dzięki Blended Learning, gdzie ludzie mogą sobie douczyć się zrobić to wszystko w swoim tempie, kiedy im się podoba, kiedy mają czas, kiedy, kiedy ich rodziny na to pozwalają, to w weekend mogą skupić się w pełni na rozwiązaniu problemów praktycznych. W ogóle. Ale może to zachowałem na dalszą część konwersacji. Wydaje mi się, że tak będzie wyglądała przyszłość edukacji, nie tylko informatycznej, ale w ogóle. Tak, no tutaj jakby ta, 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 ta część teoretyczna rzeczywiście to ma dużą, dużą wartość, żeby móc to sobie zrobić w wolnym czasie, czyli właśnie takim, którym, którym nam jest wygodniej i i właśnie powtarzać, kiedy chcemy. Natomiast pewnie tutaj kojarzy mi się właśnie taki problem, który często jest podnoszony właśnie z e-learningiem, że no wtedy trzeba jakby spowodować, żeby Uczestnicy jakby mieli motywację do tego, żeby to faktycznie zrobić, tak? To znaczy, no bo wtedy muszą, muszą sami pamiętać o tym, tak? I, i, zna, I znaleźć ten czas i to włączyć przed szkoleniem. Natomiast jeśli to robimy bezpośrednio na szkoleniu, no to wtedy już jakby są przymuszeni, no bo siedzą <śledzimy> na tej sali i muszą słuchać, tak? Czyli tutaj jakby też jest ważne to, żeby no faktycznie jakoś tam im przypominać i no, spowodować, żeby, żeby ten fragment Teorii, który powinien być przeczytany, czy obejrzany, czy wysłuchany, no to rzeczywiście był wysłuchany, tak? Tak, zgadza się. Natomiast cykliczność tych spotkań, które mamy i, i konieczność jakby robienia pewnych zadań domowych, które są do tego, przed tym naszym spotkaniem, czyli co tydzień oni mają kolejny jakby mini zjazd i mają do wykonania parę zadań domowych, więc siłą rzeczy muszą to przyswoić. Odrobić zadanie i jeszcze się pojawić, więc wydaje mi się, że to. to, to tu jeszcze widzę kilka takich elementów do, do, do pracowania od strony trenerskiej od strony organizacji takich rzeczy. Wydaje mi się, że wtedy zmienia się rola trenera. Trener nie jest już jakby instruktorem, trenerem po prostu osobą, wykładowcą. O, tylko raczej takim. Coachem, mentorem, ja, to duże słowa. No więc generalnie chodzi o to, że on wspiera kogoś w tym procesie, w procesie uczenia się, aniżeli wykłada i żąda, omawia i żąda, tylko po prostu, słuchajcie, to już, to już wiecie, to teraz zobaczmy, to przy takim problemie to trzeba zrobić tak, A, aha, bo Krzysiu miał taki problem, to może to, nie? A Kasia miała taki problem, to może przeanalizujmy to, dlaczego to tak było. I on się zmienia w takiego trochę właśnie konsultanta dobrego duszka, który pomaga ci przyswoić tą wiedzę na Twoich problemach czy rozwiązać Twoje problemy. I, i wydaje mi się, że to jest właśnie niesamowita rzecz. Mhm. No tak, czyli tak jak, tak jak na, na, na studiach był ten wyraźny podział na, na wykłady, gdzie profesor stał przy tablicy i tylko mówił i rysował, a no i były jakieś tam ćwiczenia, czy, czy, czy w jakichś tam bardziej humanistycznych kierunkach, konwersatoria i takie rzeczy. No to, to tutaj tego wykładowcę jakby eliminujemy, czy, czy przenosimy na, na ekran, tak, w sensie, że już go tylko nagrywamy i później uczestnicy tego wysłuchują. A powiedz tak, z praktyki, kiedy właśnie uczestnicy przychodzą już po obejrzeniu tej części teoretycznej, to, 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 to czy mają jakieś dodatkowe pytania, czy, czy, czy raczej jakby to w trakcie jakichś tam ćwiczeń wychodzą jakieś problemy, w sensie w jaki sposób tutaj odnoszą się do tej części teoretycznej, czy trzeba ją jeszcze jakoś pogłębiać i, i, i tak dalej, tak? W sensie, czyli jak to faktycznie wychodzi później w praktyce, kiedy dochodzi do tych zajęć i ktoś miał coś przeczytać wcześniej, czy obejrzeć. To jest dobre pytanie. No, przede wszystkim mógłbym tu mówić, jak to wspaniale nie jest, że oni wszyscy oglądają to i tak dalej. Natomiast rzeczywistość tak nie wygląda. Rzeczywistość najczęściej wygląda tak, że trzy czwarte grupy oglądnie i zrobi sumiennie wszystko, natomiast nadal się pojawiają osoby, które nie znalazły czasu, nie miały możliwości, więc te warsztaty weekendowe trzeba w taki sposób przeprowadzić, żeby oni też się odnaleźli. I to jest, to jest chyba najtrudniejsze dla trenera, że z jednej strony musi poprowadzić zajęcia w taki sposób, żeby te osoby, które odrobiły i rzeczywiście ten, żeby dostały to, co chcą, czyli odpowiednio zorganizowane zajęcia. Natomiast to nie może być kosztem tych osób, które na przykład z przyczyn rodzinnych albo z jakichś innych nie były w stanie tego zrobić, no bo pamiętajcie, że no, z programowania to nie jest tak, że że programowania, to pójdziesz na kurs 2-3 godziny i już jestem programistą tylko to trzeba po prostu przyswoić, zrozumieć i wtedy i zacząć programować, wtedy jest jeżeli chodzi o taką organizację weekendową, to też na korzyść działa to, że te zajęcia są krótsze standardowe szkolenie prowadzę od 9 do 17 Natomiast w weekendy zwykle to jest 9:14, 9:15. To, to są te 2-3 godziny, kiedy tak naprawdę krócej w stosunku do zwykłego szkolenia, kiedy jest większy fokus. Natomiast mogliśmy to uzyskać, większe skupienie kursantów i zauważyłem, przynajmniej ja osobiście, że to też jest większą zaletą dla uczestników, ponieważ możemy zmaksymalizować ich, ich skupienie i efektywność. Teraz, jeżeli oni coś lizną chociaż z tego materiału, nawet nie muszą robić zadań domowych, ale przynajmniej coś mają bladego pojęcia, to ten czas jest naprawdę dobrze wykorzystany. Nawet, jak niektóre kwestie, trzeba jeszcze raz czasami omówić po to, że były osoby, które tego nie zrobiły. Ja mam taką zasadę, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie na szkolenie i, i pokazuje, że mu się chce, to nie tylko mówi, ale pokazuje, że mu się chce, że się pojawia na przykład na te weekendowe, to ja sam nieba jestem w stanie takim osobom przechylić, tak? Zostać dłużej, czy się nawet w ciągu tygodnia gdzieś umówić na jakieś półgodzinne, godzinne takie ekstra chwile porozmawiania i, i próbę takiej wsparcia takiej osoby w tym, żeby nadgoniła grupę albo, albo coś zrobiła. I to jest, wydaje mi się, że ważna rzecz, której wcześniej nigdy nie było, taki bardziej ludzki kontakt z człowiekiem i podejściem bardziej osobistym podejściem do, do kształcenia. Przynajmniej tak te blended learning dla mnie wyglądają.. Mm -hmm. To jeszcze może parę słów o tej części właśnie teoretycznej, tej, tej właśnie, którą uczestnicy mają obejrzeć. Wcześniej tutaj no, można też stosować zapewne różne metody takie właśnie uatrakcyjniające, tak mówiłeś o wideo, tak, które można zatrzymać, obejrzeć jeszcze raz, ale, ale też właśnie no jak tam mówimy o jakimś takim podręczniku HTML-owym, no to od razu się interaktywność tutaj jakoś objawia, tak, że można wyjaśniać pewne rzeczy w jakiś takich interaktywnych notatnikach, czy, czy, czy czymś takim. W sensie, że się czymś tam. To, to coś się dzieje, w sensie, no tak jak tam pewnie pamiętamy z jakiejś klasycznej szkoły, czy, czy ze studiów, no że jakby takie statyczne pokazanie czegoś w podręczniku, czy, czy nawet na tablicy, no wymaga bardzo dużej wyobraźni, żeby, żeby zrozumieć jak to, jak to rzeczywiście działa, jakieś tam zjawisko, na czym dokładnie polega. Natomiast jak, jak mamy tutaj takie narzędzia, no właśnie interaktywne, to, to wydaje się, że wiele rzeczy można w bardziej atrakcyjny sposób pokazać, prawda? Jak najbardziej, Jupiter, Jupiter Laby to jeżeli chodzi o te technologie dookoła Pythonowej, Data Science, Machine Learning, one bardzo w bardzo fajny sposób pozwalają na z jednej strony pisanie dokumentacji, z drugiej kawałków kodu i z trzeciej strony wizualizacji i to nawet również z interaktywnymi elementami, przybliżaniem oddalaniem, zmianą poszczególnych wartości parametrów. I ten kod można też edytować, uruchomić jeszcze raz i zobaczyć, a jak zmienię tą zmienną na 7, to co się stanie, jak na 3, to tak, co się stanie. I to jest coś znowu, czego wcześniej nie było, a zdecydowanie bardziej to uatrakcyjnia. Co więcej, przy takich szkoleniach jeszcze zdalnych, bo tu tak trochę wracając do tego tematu wcześniej, można też pokazywać diffy między kodem, takie różnice pomiędzy jednym a drugim. Nie tylko takie właśnie statyczne, to co mówiłeś. Ale Słuchaj, tu jest interaktywność, teraz już wiesz na czym to polega, to teraz sobie zobacz, jakie jest porównanie jednego. Pokaż jedno, zniknij, pokaż drugie, znikni. pokaż dwa naraz, raz. Aaaa. Także generalnie to są takie nowe metody multimedialne, jeżeli można tak to nazwać, które zmieniają, które są w naszym arsenale trików, które możemy wykorzystać do tego, żeby. Ta nauka była przyjemniejsza, fajniejsza i, i, i efektywniejsza dla, dla kursantów. Mm -hmm. No Tutaj, też w przypadku jakichś takich e-learningowych rzeczy często się właśnie mówi o, 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 o tym, jak, jak wzmacniać tą motywację, żeby pamiętać o tym, żeby się tam gdzieś zalogować, obejrzeć ten, ten, ten materiał. Więc, no, też, też jest taki popularny nurt, właśnie albo jakiejś grywalizacji, w sensie, że, że tam, no, jak, jak przeczytasz jakiś tam fragment, no to dostajesz punkcik, tak, jak tam wszystko obejrzysz, to, to dostajesz koronę i tak dalej, czy właśnie jakiś tam też interakcji w tych materiałach, może, nie wiem, komentowania, czy, czy forum, czy właśnie jeszcze jakichś takich zabawek, które mają uczestnikowi przypominać, prawda, o tym, że no, już tam wybiła osiemnasta, to czas, czas poświęcić godzinę na, na, na przeczytanie czegoś, tak, prawda, to, to, to chyba są jakieś takie rzeczy, które faktycznie, no, po, pomagają, tak, w sensie, żeby nie było tych ludzi, którzy czegoś nie, nie przeczytali, Zgadza się, to już wszystko dotyczy takiej samej dojrzałości platform, na których to wszystko jest. Trzeba też pamiętać przy tej grywalizacji, bo ja akurat no, tarja się tym tematem sprawda parę lat temu, ale zajmowałem od strony takiej e, behawioralnej, i, i, i nie tylko, że grywalizacja ma też drugi efekt dla jednych to jest w ogóle nieśmieszne i w ogóle są cztery typy graczy jednym zależy na tym, żeby pomagać innym, a dru drugim wręcz przeciwnie, żeby je zrobić tak, żeby inni mieli gorzej, więc tu trzeba znaleźć też jeszcze yy, odpowiedź jak sobie z tym poradzić no bo jeżeli wkładamy kogoś w jakąś taką platformę yy, to teraz pytanie jaki to będzie miało efekt końcowy i no i taki chyba największym problemem jest to, że są też osoby, które muszą wygrać i to jest ich. One się ścigają nie po to, żeby się nauczyć, tylko żeby pokazać innym, że są lepsze. I to jest pytanie, czy to jest efekt, który chcielibyśmy uzyskać. Natomiast jeszcze jest jeden bardzo ważna, ważny aspekt. A mianowicie y, sam system grywalizacji też może demotywować. I jeżeli będziemy pokazywać, na przykład statystykę, że w tym tygodniu Krzysiu był najlepszy, a Ania była druga, natomiast ty kursancie, jesteś na dole tabeli, to bardzo szybko zdemotywujemy osoby i nie zachęcimy ich do tego, żeby. On, one w którymś momencie powiedzą: Ja już mam taką różnicę w stosunku do liderów, że nie jestem w stanie tego nadgonić, więc e, co za różnica, i tak nie będę walczył, albo nie będę walczyła. I to, tak, to jest taki miecz obusieczny, obusieczny. Natomiast jeżeli to jest dobrze zrobione, to to jest niesamowicie potężny mechanizm. Tak jak wspomniałeś tej uwagi, skupienia engagementu, czyli zaangażowania osób w tą grę i w cały ten system. Natomiast pamiętajmy, że najważniejsze jest to, żeby tej osobie się chciało. Jeżeli ta osoba, tej osobie się chce, to można naprawdę z nią w góry przynosić i to widać. I ja wielokrotnie też w swoim życiu spotykałem różne nastawienia i chyba to wszystko zależy od tego nastawienia. I rolą trenera bez względu czy to jest e-learning, czy to jest spotkanie to w klasie, jest to, żeby rozpalić w tych ludziach taką chęć tego, że to jest ciekawe, że to może jest trudne, ale to jest mega ciekawe. Zobacz, fajnie, że programowanie to nie jest wykonanie kawałka kodu, tylko to jest sterowanie komputerem, bezduszną maszynę, nadawanie, nadawanie sensu istnienia, że to jest możliwość władania kawałkiem tego. I to, Taki prosty przykład, ale generalnie na tym to polega, że, że jeżeli się rozpali w tych ludziach taką właśnie chęć tej pasji do tego, to oni żadnych grywalności nie poczuli, grywalizacji. Gwarantuję 100% uczestnictwa w tej, ale to jest niesamowicie trudne i niesamowicie energetycznie pochłaniające od strony od strony trenera. No tak, szczególnie jeśli tam grupa została wysłana przez pracodawcę na, na szkolenie z tematu, który, który tej grupy ich nie interesuje i, i zasadniczo to tam prawda, patrzą w komórki, albo albo coś takie. Takie też miałem, ale moje ulubione szkolenia to są. Yy, jedna osoba ma 25 lat doświadczenia w programowaniu. Yy, tylko Pythona nie widziała, yy, albo tylko przez rok widziała. I druga osoba jest na szkoleniu z podstaw Pythona, i druga osoba, która nigdy w życiu nie programowała, w ogóle generalnie ma problem z obsługą mm -hmm. komputera, i też jest na tym szkoleniu, i też by chciała o Pythonie posłuchać. I trzeba zrobić tak, żeby jedna i druga miała coś do zrobienia, żeby się nikt nie nudził, i żeby też nikt nie był nie ucierpiał podczas takiego szkolenia. Mm -hmm. Okej, okay, no to powiedzmy może jeszcze o jakichś innych trendach, które, no nie wiem, albo zaobserwowałeś w ciągu, w ciągu ostatnich lat, albo, albo uważasz, że będą istotne w, w, ciągu, w ciągu następnych lat. Co, co takiego się zmienia w edukacji? Co, co jakoś tam może mieć wpływ na to, jak, jak faktycznie jeszcze będziemy się uczyć potencjalnie inaczej w przyszłości, według Ciebie? Jest rok 2019. I ktoś ci mówi, że twoje dziecko przez pół roku nie będzie chodziło do szkoły, tylko będą lekcje na Zoomie. Mówisz, no dobra, dobra, nie? To Star Warsów za dużo. Natomiast dzisiaj to tak jest, no klasa jest na kwarantannie. Znowu. <laughs> już normalnie. Tak, też normalkę, już nikogo to nie dziwi. Każdy wypracował sobie też jakieś mechanizmy, tak? Bo pamiętajmy że na samym początku to było straszny chaos. Rodzice rodzice też nie wiedzieli jak jak to zorganizować. W tej chwili już jakoś to nie jest takie drastyczne. Nadal to jest pewnie problem dla wielu osób, ale już nie jest to aż takim problemem, jak to było kiedyś. połączenie z internetem, nauczyciele nie mieli komputerów yy, i tak dalej. Teraz już wszystko, wszystko jakoś tam sobie działa. Natomiast yy, tutaj ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz, że ten blended learning, o którym przed sekundą mówiliśmy, byłby również przyszłością dla edukacji. I tak w ogóle mi się tak wydaje, że w tą stronę to pójdzie. Że... Jest jeden taki program nauki, kształcenia, bo przecież mamy jeden program z lekcjami. Na przykład, wyobraźmy sobie, doświadczenia na lekcjach fizyki, tak? które są prowadzone. Każdy nauczyciel fizyki musi przeprowadzić do doświadczenia. Ale wyobraźmy sobie, żeby teorie i, i to doświadczenie w pierwszej formie było pokazane przez ekstra prowadzącego, takiego wykładowcę fizyki z krwi i kości, takiego Nila de Tyson'a, takiego Karla Sagana, coś takiego najlepszego, wybitnego specjalisty w Polsce, ale nie tylko samego naukowca, tylko komunikatora, science educatora, tak? taką osobę, która, która się tym pasjonuje, pokazuje, jakie to jest wspaniałe, a później rolą nauczyciela jest wytłumaczenie tych wszystkich mechanizmów, albo raczej nie to wytłumaczenie, co pokazanie naocznie. To jest zebranie wszystkich e, osób w klasie i zobaczcie, to co widzieliście na tych zajęciach, to jest dokładnie tak to działa. To dokładnie tak to wygląda. Bo zobaczcie, ja też tutaj włożę ten magnes, jak będziesz palił, to, to ma takie światło, tak, tak, albo jakieś inne elementy. I tak samo na przykład książki czy język polski mogłyby wykładać osoby, które są noblistami. Akurat w Polsce nie za dużo mamy noblistów, ale wyobraźmy sobie coś takiego, że te, o, są. Robione też rzeczy przez najlepszych z najlepszych, a nauczyciela, nauczyciela rolą jest wsparcie ucznia w zrozumieniu tego przesłania. Jakie to ma, jakie to ma jeszcze jedną zaletę? Dzięki temu, zyskujemy, dzięki temu zyskujemy ten sam dostęp, poziom dostępu do edukacji. Dla wszystkich dzieci w całej Polsce, nie tylko w całej Polsce, na całym świecie, praktycznie, bo bez względu na to, czy ktoś mieszka w malutkiej miejscowości w Bieszczadach, czy w samym środku Warszawy, jego lekcje będą wyglądały tak samo. Ma, ma dostęp do tej samej wiedzy. Tylko po prostu jeden nauczyciel to trochę gorzej pokaże, drugi trochę lepiej, ten, ale ma dostęp do tej samej wiedzy, do tego samego wytłumaczenia, do tych samych elementów, to samo widział, tylko jak mu to pomógł zrozumieć nauczyciel? I to otwiera, wydaje mi się, że niesamowicie takie fajne miejsce, gdzie nie będzie dyskryminacji pod względem edukacji. I, i to jest coś, co coś co mi, mi osobiście leży na sercu, tak? Żeby nie było, że ktoś kogoś nie stać na naukę, że kogoś nie stać na, na to, żeby. bo, bo rodzice wybrali go. Mieli takie coś, że mieszkałem sobie tam w bieszczadach. Dziecko się urodziło i teraz chodzi w jakiejś ma malutkiej szkoły i przez to ma gorszy start w życiu albo coś, coś w tym stylu. To się wszystko może skończyć. To wszyscy mają równy dostęp, i, i, i ten postęp cywilizacji może być jeszcze większy. Mhm. No tak, no to, to tutaj jeszcze. Dzieci nie mam w takim wieku, żeby, żeby mieć jakoś tam dużo doświadczeń, czy faktycznie nauczyciele w tej chwili stosują jakoś mocno te materiały takie online, a, a, a nawet jeśli stosują, to chyba w tej chwili najczęściej to są jakieś tam linki dosyć losowe, tam do, do YouTube'a, czy, czy do jakichś tam artykułów w sieci, więc nie, nie jest to szczególnie mocno przygotowane, więc chyba takim wyzwaniem też dla szkolnictwa to, to, no to, to będzie właśnie przygotowanie takich odpowiednich materiałów, żeby, żeby to. No miało te, tego rodzaju efekt, tak? bo to też będzie du, duży wysiłek, tak? żeby, żeby to rzeczywiście za, zagrało. Prawda? U nas akurat jest czwórka dzieci na różnych stopniach edukacji i różni nauczyciele to, każdy nauczyciel to rozwiązuje inaczej i to jest chyba największy problem z tym wszystkim, że nie ma, nikt nie powiedział, nikt ich nie przeszkolił, nikt nie pokazał, no bo wszyscy zostaliśmy wrzuceni na głęboką wodę na głęboką wodę i róbcie. Natomiast ja z własnego doświadczenia muszę powiedzieć, że to jest najlepszy sposób nauki. Po inicjalnym największym problemie, że jak się tu w tym wszystkim połapać, później się okazuje, że właśnie pokonując te największe trudności, najwięcej się uczymy. I tak samo u mnie było z kursami learningowymi Blended Learning. Ja sam się uczyłem programowania i i cały ten świat, ale przypomnijmy sobie, że w latach 90., końcówka lat 90. i bardzo wczesne lata 2000, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z programowaniem, to nie było tutoriali, filmików YouTube'a, ani żadnych rzeczy. To Człowiek kupował jakąś książkę, a jako mały dzieciak, to co mógł kupić? Tak? Ja jeszcze bardzo, z bardzo biednej rodziny pochodzę, więc co mógł, że tak powiem. Kupić, to tam się pożyczają od kolegi, czy, czy z jakiegoś tam dostało się używanego secret service'a, gdzie akurat był jakiś artykuł. No już nie tylko o grach, to taka gazeta była komputerowa, ale też tam gdzieś na przykład pokazali jakiś przykład z, z Pascala czy z C, C. Wtedy to były takie języki, no i człowiek to przepisywał, jeszcze nie wiedział co chodzi, odpalał, o no, ten. Mm, i, i, no, A to był warto, jeszcze, taki był jeszcze no. nastrój tajemniczości w tym wszystkim, bo to właśnie trzeba było tam zdobyć tą, tą gazetę czy, czy, czy książkę, coś tam przepisać, nie wiadomo było do końca co z tego wyjdzie, to tak, było jak, taki też jakby jak. nastrój w tym odpowiedni. I, I pamiętam, że znajdowałem sobie takie różne y, zadania, na przykład była taka gra Morrowind, którą bardzo, bardzo lubiłem, to to już takie 2003 chyba rok, coś takiego i strasznie mnie wkurzało, że jak się robiło screenshoty, Teraz to już o Skyrim czy Oblivion, coś takiego już to poszło bardzo daleko. Natomiast jak się robiło screenshoty, to te screenshoty lądowały do katalogu głównego gry i tam później ręcznie musiałem wyłuskiwać stamtąd te rzeczy. To sobie napisałem skrypt w Visual Basicu i to był jeden z takich pierwszych kawałków kodu, który napisałem, który coś robił więcej niż tylko printował Hello World na ekranie i on rozwiązał pewien mój problem, który miałem wtedy. No i mówię, o ja mogę sterować tym komputerem. On robi dokładnie to, co ja potrzebuję. On. No i już później już było z górki, hmm. później Javascript wszedł, jak Javascript, ja się zająłem Javascriptem, właśnie 2002-2003 rok to były takie pierwsze moje podrygi, no to on nie wyglądał tak jak jest dzisiaj, to było, to jeszcze się nazywało, od Microsoftu się nazywało Jscript, a, a Javascript to jeszcze była przeglądarka Opera, to już w ogóle inne czasy, dzisiaj też jeszcze coś tam jest, Netscape o Firefoxa nie było. To, no. no, to dawne czasy, tutaj też nam się zebrało na wspominki, chociaż mamy <laughs> mówić o przyszłości. To jeszcze wracając do, do przyszłości, też mi się skojarzył ten wątek właśnie. Edukacyjny z, z tym, co ostatnio się mówiło, właśnie o zmianie nazwy Facebooka na, na, na meta, tak, I, i, i na tych przewidywaniach, prawda, że będziemy mieli do czynienia z tak zwanym metawersem, z jakimś równoległym światem wirtualnym, w którym będziemy tutaj wszyscy funkcjonować. Czy to, czy to w jakichś tam kwestiach prywatnych czy, czy, czy biznesowych, i tam były te e, słynne te filmiki, takich, takich ludzików, właśnie bez nóg, które, które chodzą po sali konferencyjnej, z których wszyscy się śmiali, Nie no, że tak będziemy pracować, jako te ludziki bez nóg wirtualne. To jak myślisz, czy to ma szansę jakoś wpłynąć na, na edukację, czy, czy faktycznie e, no też to, że, że właśnie. Mm, Będziemy mieli tę, tę swoją osobowość, jakąś tam przetransponowaną na ten świat wirtualny. Będziemy tymi ludzikami bez nóg w tej wirtualnej sali. To też pomoże jakoś w takiej zdalnej edukacji i, i, i właśnie no, w tym, jak, jak będziemy się kształcić za jakiś czas. Czy, czy to jest jakiś tam element, który, który Ciebie w tym wszystkim też, też interesuje? Czy to uważasz, że to akurat nie ta ścieżka? Ja pamiętam takie nagłówki w gazetach, czy w ogóle artykuły w gazetach. O Second Life taka, taka mm. gra była, w których tworzyło się właśnie takie wirtualne um, przestrzenie, um, w których spotykali się ludzie i prowadzili dyskusje i wtedy wszyscy się zastanawiali, po póki ugrzywał, coś takiego robić. Tam różne rzeczy dochodziły, jakieś śluby nawet <ścoughs> słyszałem, że się zabierały. Ja pamiętam nawet taki artykuł, tylko nie, powiem, nie pamiętam kiedy to było, ale te, te wczesne, yy, wczesne 2000 lata, że. Poznań odtworzył stary rynek w Second Life po to, żeby ludzie mogli wirtualne tury po tym prowadzić i zastanawiam się po co to wszystko jest. Teraz jak człowiek trochę bardziej dorósł, coś więcej wyknął. to zaczynamy obserwować tak naprawdę dwa takie trendy virtual reality, um, augmented reality i mixed reality. Um, i, I ten metaversy, czy te wszystkie takie second life. Myślę, że to już na razie jeszcze chwilę nie teraz. Natomiast kiedy do mnie argumenty reality zaczęło przemawiać, kiedy zacząłem się zajmować tymi te kosmicznymi technologiami i kiedy pomyślałem, że te wszystkie problemy, które. Są na przykład, astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mają problem, znaczy oni ćwiczą wiele lat do tego, więc to, to nie jest problem, tylko po prostu można by było usprawnić ich pracę, a może tak. Do tego, że jak na przykład pracujesz w, w Gloveboxie i robisz różnego rodzaju eksperymenty chemiczne, w takie wymagające użycia obu rąk, delikatności i dalej, to ciężko jest przewracać kartki z dokumentacją. Więc urządzenie typu Google Glass, które było, które nawet, no, miałem bardzo fajne urządzenie. Które pozwala wyświetlać dokumentację. Europejska Agencja Kosmiczna stworzyła coś, co się nazywa MOBI PV, Mobile Procedure Viewer. Testowali to na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej podczas misji w podwodnych habitatach, właśnie pozwalające na wyświetlanie dokumentacji przez astronautów który, podczas pracy. Tak samo później podczas spacerów kosmicznych, wyświetlanie na hełmie. Ich informacji to był jeden z pomysłów, który, który miałem w Europejskiej Agencji Kosmicznej, który chciałem tam rozwijać tak na Hadap Display, żeby mogli widzieć, tak jak w filmach, jak to w każdym filmie zająć jest. Natomiast generalnie powiedziano mi, że jakiekolwiek innowacje w, przy skafandrach kosmicznych to jest 20 lat, przynajmniej ja nie zarzuciłem tego pro, projektu, gdzieś tam robiłem jakieś prototypy. Natomiast. Później się okazało, że nowy skafander NASA XMU na Księżyc ma mieć już troszeczkę tematu związany z augmentacją. Dobra, dlaczego poszedłem w tą stronę? Dlatego, że te rzeczy zaczynają pojawiać się w naszym, w naszym świecie. Miałem z pół roku temu, y, konieczność pojechania za granicę, musiałem wypożyczyć samochód. Wypożyczyłem samochód i on miał taki hud display. I pokazywał mi znaki drogowe, pokazywał mi moją prędkość, odległość do, do następnego samochodu i mówię, y, coś co, też trochę latam jako pilot, to, to, takie rzeczy to są, że tak powiem w lotnictwie, ale tu już nagle jest to w samochodzie i to takim samochodzie nie tylko samolot jakiś, nie wiadomo, duży, drogi i tak dalej, tylko takim normalnym samochodzie do wykorzystania na co dzień i te technologie, które wcześniej wiązaliśmy z kosmosem, zaczynają nagle dookoła nas otaczać i ludzie przestają się dziwić, że na przykład mogą się wyświetlać na, na tym, kupiłem za parę złotych taki budzik, który miał wyświetlony na HUD display wszystkie, wszystkie informacje, hmm. tak w wskaźniku przyziernym to się ładnie nazywa. Natomiast co z tymi multiversami Virtual Reality? Myślę, że jeszcze jest trochę wcześnie i ludzie nie do końca jakby się jeszcze z tym, nie do końca jeszcze byłoby chyba. Um, nie, nie do końca byłoby znalazłoby to w szerszym gromie, poza tym grupką tych samych ludzi, którzy wcześniej się żenili w Second Life, te, teraz by się edukacją zajęli. Natomiast w, widzę, że to jest niesamowity potencjał. Wyobraźcie sobie po prostu osoby niepełnosprawne albo osoby, które mają jakiekolwiek y, problemy. Jak zacząłem się interesować komputerami właśnie na przełomie tych 90, tysięcznych lat chodziłem na takie spotkania Poznańskiej Grupy Użytkowników Linuxa i tam były, były osoby, które miały pewne niepełnosprawności. Natomiast na IRCu wszystko to znikało. Niczego nie było. To był normalny, pełnoprawny człowiek, który miał bardzo dobre spojrzenie na wszystko. To nie tylko jedna, to było kilka takich osób, które miały bardzo wnikliwe uwagi, które prowadziły normalnie dyskusję. One miały po prostu problemy w życiu. Na przykład z jąkaniem się, z możliwością sformułowania wypowiedzi, ale również takie ruchowe. Natomiast w internecie tego nie było. To jest to, gdzie pierwszy raz tak naprawdę do mnie doszło, że internet jest platformą, gdzie wszyscy jesteśmy równi. Gdzie możemy wszyscy być równi oczywiście. I te nowe światy, które tak naprawdę powoli zaczynają się pojawiać, e, mogą stworzyć takie okazje. To z, znowu wracam do tego, że dziecko w Bieszczadach i dziecko w centrum Warszawy, i dziecko, bo ja spędziłem trochę czasu w Indiach, e, tam jest naprawdę kiepsko w, z różnymi rzeczami, e, mają te same ten sam kontakt i dostęp do tej samej wiedzy i możliwości, i równy start. Że później to już tylko wszystko zależy od tego, ile znajdzie w sobie tej siły do tego, żeby to robić. To jest niesamowite. I pytałeś się o te multiversy, Otóż ta osoba, która zatrudniła mnie w Indiach do konsultingu, właśnie przy tym załogowym programie kosmicznym, w mieliśmy taki epizod to była pierwsza osoba, która skończyła MIT w formie teleprezencji. E, jakiś tam podyplomowy kurs czy coś takiego, ale, ale to był taki... Pierwsza osoba na świecie, która skończyła MIT okay. właśnie w tej formie. E, I powiem, że to się dzieje. Po prostu nawet przykład ym, ym, nawet przykład z najbliższego mojego otoczenia, że to się już... Dało, to nie jest przyszłość w książkach, albo o, fajnie by było, jak Microsoft wypuści czy jakieś inne rzeczy. Hololensy są używane przez, mm, przez NASA do projektowania ścieżek y, łazika marsjańskiego na, na, na Marsie. Y, Google Glassy. Szkoda, że ten projekt tak trochę przycichł, natomiast Google planuje taką drugą wersję. Moim zdaniem to jest jeden z najciekawszych projektów w ogóle technologicznych. Szkoda, po prostu to może jeszcze nie był ten czas, mm -hmm. tak? bo to pamiętaj, że te firmy, one potrzebują mieć taką krytyczną masę, czyli żeby deweloperzy tworzyli na to software, musi być zbyt. Jak nie ma zbytu, ludzie to nie podchwytują. To pytanie, czy na Virtual Reality w tej chwili jest czas. Mi się wydaje, że jeszcze nie. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Apple od wielu lat wypuszcza te AR coraz więcej tych frameworków dotyczących właśnie tworzenia tych Augmented Reality. I wydaje mi się, że w pierwszej kolejności powinniśmy iść w stronę Augmented Reality, to jest dla mnie to jest i prostsze, ale przede wszystkim i efektywniejsze. Czyli, na przykład, jak wesprzeć proces nauki u dzieci, od choćby pani pokazuje eksperyment, a one widzą wszystkie materiały dookoła, jakieś wzory, jakieś inne rzeczy, co tam się dzieje, Że z pokazuje, a to jest ten. O, ten, ta substancja chemiczna, to jest coś innego, a to jest jeszcze coś innego. Spójrz teraz tu, z tej strony, nie? Mm -hmm. um, to jest raz. Dwa, virtual reality, myślę, że to wszystko w tą stronę pójdzie. Natomiast jeszcze chyba nie teraz. Ale ja nie jestem, nie jestem zwykłym człowiekiem, nie jestem żadnym prorokiem. Także um, mam nadzieję, że się mylę, bo bardzo mi na tym zależy, żeby to się udało. Ten równy dostęp do edukacji, to mm -hmm. jest dla mnie chyba krytyczna no tak, tak, no to, to jest jakby no super rzeczywiście, że tutaj te różnorodne bariery spadają, tak, I, i jest jakaś tam równość dostępu. Na czym, na czym wszystkim zależy. No Jak mówiłeś o tej, o tej rozszerzonej właśnie rzeczywistości, też mi się skojarzyło, że to jakby od strony trenera, też, też jakby ten, ten nauczyciela, tak ten wykładowcy, kogokolwiek, no też jest ciekawe, bo wtedy tutaj też no, może mieć właśnie na, na bieżąco dostęp do jakichś różnych informacji, do, do materiałów, czy, czy na przykład statystykę z, z tego, jak, jak uczestnicy tam coś wypełniają, albo na sali, prawda, algorytm tutaj analizy obrazu pokazuje, jak to ile osób jest znudzonych, chociaż. Może do imiona, tego... dobra? imiona, On będzie pokazywał tylko imiona osób, które to są na, na sali niż to sąsiada. Kupuję to rozwiązanie. No, bo no. To też jest duży problem trenera. Nam się grupy bardzo często zmieniają, jak w grupie jest 15-20 osób i, i mm, ja bardzo staram się nauczyć imion, ale ja mam kiepską głowę do tego. Algorytmy i cyfry zapamiętuję, no, gorzej z imionami. I staram się zawsze zwracać do osób z szacunkiem, czyli po imieniu ten jakby takie Google Glassy, które mi pokazywały właśnie rozmawia z Krzysiem. Okej, okay, kupuję. Wciemy. Tak, tak, to było dobre. No, ostatnio miałem tam kurs, ale to już jakby zupełnie z innej um, e, de, historii, tam de, sportowy, a nie, a nie tutaj z naszej nie, działki IT. No, jeden, jeden instruktor właśnie powiedział, że no, nie mówcie mi swoich imion, bo i tak nie zapamiętam, więc jakby ten problem od razu zlikwidował. Natomiast no, tego pewnie, pewnie nie polecamy. E, no cóż, to dobrze, to zaczęliśmy właśnie od, od, od szkoleń z na, na Zoomie skończyliśmy od rozszerzonej rzeczywistości, która podpowiada imiona. Dobijamy też do, do godziny naszej rozmowy, więc, więc to może już jest jakiś tam właśnie czas, żeby to zapauzować. Chyba, że coś masz jeszcze, chciałbyś jeszcze jakiś inny temat poruszyć, to tutaj to, to znać. Jeżeli mogę dosłownie jedną rzecz, bo teraz jak powiedziałeś o tym, to mi się przypomniało. Na YouTubie jest wspaniały taki YouTube YouTube, ta organizacja, stworzyła taki wspaniały, krótki mini serial dziewięcioodcinkowy o wirtualnej, o w sumie Artificial Intelligence i różnych rzeczach, które to robi. I nie pamiętam, w którym teraz odcinku, ale jest taki jeden, ja oglądam wszystkie, natomiast ten jeden na mnie zrobił mega wrażenie. Augmented Humans do tego, żeby oni mieli lepsze możliwości, żeby mogli więcej. I grupa programistów i, i deweloperów hardware'u z, z San Francisco zrobiła maski gazowe dla strażaków, które za pomocą algorytmów rozpoznawania krawędzi, obrazu, ale wykrywania krawędzi pozwalają strażakom widzieć w Takim nieprzeniknionym dymie. Hmm. I jest pokazana wizja z tej kamery, jak strażak wchodzi do płonącego pomieszczenia, w którym jest pełno dymu i widzi, że pod łóżkiem ukrywa się dziecko i wyciąga to dziecko z płonącego budynku. I jak to oglądałem, mówię jako rodzic w ogóle: um, mówię, no, to jest ten test. W dobrą stronę, software, którą idzie, nie? Mhm. I edukacja jest bardzo ważna, i, i właśnie software ku służbie dobrego to też jest, wydaje mi się, że super. I te technologie, właśnie po to, żeby to tak robić. No to miejmy nadzieję, że właśnie te technologie pomogą nam nie, nie tylko w edukacji, ale, ale we wszystkim innym, i że pójdzie to w dobrą stronę. Um. Tutaj no, nagrywamy to akurat w takim e, niewesołym momencie, kiedy, e, kiedy niedawno rozpoczęła Niestety. się e, wojna na Ukrainie, więc, więc to też różnie bywa, ale, no, ale trzeba mieć nadzieję, że, że będzie, będzie lepiej. E, dzięki, Matt. Myślę, myślę że, że to była e, fajna rozmowa i my się dobrze bawiliśmy <laughs> rozmawiając o tej przyszłości i że będzie to ciekawe dla, dla słuchaczy cieszę się, że, że drugi raz już w podcaście rozmawialiśmy i mam nadzieję, że, że nie ostatni. Także do usłyszenia następnym razem. Jasne, do usłyszenia. Też bardzo lubię być twoim gościem. Super. Dziękuję. Dzięki, cześć. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Więcej odcinków podcastu Stacja IT znajdziesz na naszej stronie internetowej stacja.it slash podcast. Możesz nas słuchać także w swojej ulubionej aplikacji na telefon komórkowy. Możesz też skorzystać z nagrań wideo na YouTube lub skorzystać z takich aplikacji jak Spotify czy iTunes. Do usłyszenia w następnym odcinku.